Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zupę o smaku duszonych żeberek typu instant. Tutaj mamy oryginalną nazwę. Jest to produkt wietnamski. Mamy tego 80 gramów. Kaloryczność to 362 kilokalorie. No i jak zwykle pochodzi to głównie z makaronu. Wersja instant, więc ma bardzo długi skład, dużo e-składników, no ale to raczej się je dla smaku, a nie dla zdrowotności. Mamy tu wszystko wyszczególnione, jest tego bardzo dużo. No ale nie zawsze o prozdrowotne rzeczy chodzi. Czasami coś niedobrego też można zjeść. To jest niestety makaron typu pszennego, czyli takie jak typowe zupki, nawet te tańsze lub droższe. Ta raczej do tańszych nie należy. Jest makaron. Zielsko i niby coś udające mięso. Oraz bulion w postaci takiego sosu, powiedziałbym. No i oczywiście, jak to zwykle bywa w tego typu zupkach, wszystkie składniki połączyć, zalać wrzątkiem. Potrzebujemy do tego 400 ml wody. Przykryć, raczej wcześniej zamieszać, przykryć i odczekać około 3 minuty. No i ja już pokażę to wszystko, jak będzie gotowe. Jest wszystko gotowe. Jest sporo szczypiorku. Te kuleczki to jest soja, czyli imitacja mięsa. Takie dosyć mięciutkie. Sam bulion. Taki powiedziałbym oleisty. Dosyć specyficzny smak, na pewno niespotykany wśród innych typowych zupek, takich dostępnych powiedzmy w polskich sklepach. Jest lekko pikantne, jakiś taki posmak mięsny jest, ale czy to są akurat żeberka, to wątpię, ale posmak taki fajny jest. No makaron to typowy instant, więc raczej smakuje chyba tak samo. Jak w wielu innych zupkach, niczym się nie wyróżnia. No, ogólnie smak jest ciekawy, chociaż nie jakiś rewelacyjny. Raczej to taki, powiedziałbym, jeden pierwszy zakup i raczej ostatni. Posmakowałem i tyle. Raczej to nie jest coś zachęcającego do większych jakichś zakupów. Od po prostu sobie raz kupić, posmakować i tyle. Na pewno nie jest to coś nadzwyczajnego. Ale smak ciekawy. No jakby chociaż dali tutaj makaron ryżowy, to by było to trochę lepiej. No ale mamy typowy instant, czyli taki kiepski. Ale tutaj chodzi bardziej o smak tego całego bulionu. A sam ten smak jest, powiedziałbym, ciekawy. Nie idealny, nie wyjątkowy jakiś, ale ciekawy. Jak ktoś chce spróbować, ja to polecam. Chyba, że kogoś takie coś nie interesuje. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz.
kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.